Radio Tok FM, Euroconcita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Boże Ciało. Wszędzie krętactwo, proszę Państwa, w kamienicach, wszędzie. Procesje przejdą ulicami polskich miast i wsi, katolicy świętują Boże Ciało. Patryk Jaki apeluje do Hanny Gronkiewicz-Walc, żeby poinformowała, czy w ostatnim czasie spotykała się z handlarzami roszczeń i czy z nimi współpracuje w planowaniu strategii. W ten sposób wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący zespołu do spraw reprywatyzacji odniósł się do decyzji warszawskiego ratusza, który do sądu skierował decyzję komisji o wypłacie lokatorom odszkodowań. Znaczy, że Hanna Gronkiewicz-Walc po raz kolejny ma coś do ukrycia. Dlatego ja zadaję sobie... Złodziejka! ...spotykać się z handlarzami roszczeń. Składania sprzeciwu od decyzji korzystnych dla miasta. Warszawski ratusz skierował do decyzji komisji weryfikacyjnej o wypłacie lokatorom poszkodowanym w procesie reprywatyzacji odszkodowań i zadośćuczynień. Chodzi o łączną kwotę 215 tysięcy złotych, którą w ubiegłym tygodniu komisja przyznała 8 osobom. Patryk Jaki zaznacza, że miasto ma narzędzia do wypłacania odszkodowań. Obecna znowelizowana ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej nie realizuje polskiego interesu narodowego w sposób skuteczny, tak uważa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Powinniśmy piętnować tych, którzy fałszują polską historię, ale w sposób skuteczny, powiedział na antenie TVP Info wiceszef polskiego rządu. Skoro polski prokurator generalny zwraca uwagę w opinii do Trybunału Konstytucyjnego, że jeden z kluczowych przepisów tej ustawy, czyli przepis nakazujący polskiej prokuraturze ściganie za granicą sprawców tych kłamstw od polskiej współodpowiedzialności za Holokaust, no prokurator generalny pisze, to jest sprzeczne z polską konstytucją, bo nakłada na prokuratorów zadanie, które jest niewykonalne. Wicepremier Gowin rano wrócił z kilkudniowej wizyty w Izraelu i w trakcie był pytany przez stronę izraelską o relacje między naszymi krajami o nowelizację ustawy o IPN. Mówił wówczas, że nowela ustawy o IPN jest kamykiem w bucie uwierającym izraelskich partnerów. Nowelizacja ustawy o IPN wywołała kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem. Przepisy tej ustawy zakładają m.in. kary grzywny albo więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego celem sprawdzenia ich zgodności z ustawą zasadniczą. Dar młodzieży wypłynie dziś z Kopenhagi do norweskiego Stavanger. Rejs zorganizowano, by uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promować nasz kraj za granicą. W stolicy Danii po raz pierwszy zmieni się załoga Daru Młodzieży. Na świecie z Gdyni dotarło 51 laureatów konkursu patriotycznego zorganizowanego przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Młodzi marynarze będą załogą fregaty przez kolejne 10 dni. Jak mówi ksiądz Jerzy Limanówka z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati, współorganizującej rejs, młodzi marynarze są gotowi do akcji. To myślę, że to dla każdego jest taka wspaniała przygoda. No właśnie, tym bardziej jak to, im bardziej nieznane, to tym bardziej też i pociąga. No ludzie są młodzi, optymistycznie nastawieni, raczej sobie bardzo dobrze zorganizują ten czas. Także rejs idzie do przodu jak najbardziej. Nie możemy doczekać się przygody, mówi Katarzyna Ozorowska z Warszawy, uczestniczka rejsu niepodległości. Oj, gotuję się, buzuję, po prostu rozpiera mnie energię. Jestem bardzo rozemocjonowana. Oczywiście, że nie ma strachu. Jesteśmy młodzi, odważni i czekamy, co może dla nas ma. Dar młodzieży opłynie świat i zawinie do 22 portów na 5 kontynentach. Kolejny etap to rejs do norweskiego Stavangera, następnie powrót przez Morze Północne i Cieśniny Duńskie do Szczecina, gdzie 10 czerwca Dar Młodzieży weźmie udział w Dniach Morza. Przemysław Lis, Polskie Radio. Msze, modlitwy, śpiewy i barwne procesje przejdą ulicami polskich miast i wsi. Katolicy świętują uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, powszechnie nazywaną Bożym Ciałem. Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome. Zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy. Mówi ksiądz Bogdan Bartold, proboszcz warszawskiej Bazyliki Archikatedralnej. Bardzo lubię to święto, dlatego że to święto jest w sposób taki szczególny, radosny. Ukazuje nam obecność Pana Boga pośród swojego ludu. Obchodom towarzyszy procesja. To wędrówka z modlitwą i śpiewami do czterech ołtarzy, symbolizujących cztery strony świata. Wszyscy wierzący wychodzą na zewnątrz, demonstrują swoją wiarę. Wierzę w Boga, się bardzo przydaje. Uroczystość Bożego Ciała zaczęto obchodzić w XIII wieku. W Polsce mniej więcej 100 lat później. Zwyczaj procesji przyjął się od końca XV wieku. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Uroczystość Bożego Ciała policjanci apelują o wzmożoną czujność. Na głównych drogach w kraju panuje wzmożony ruch kierowców podróżujących do miejsc wypoczynku. W miastach należy zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu podczas tradycyjnych procesji Bożego Ciała. Wielu kierowców bagatelizuje.
czas, że no, bardzo wiele osób, które przy gorszej pogodzie nie wsiadłyby za kierownicę, jednak decyduje się jechać. Druga sprawa, że przy dniach wolnych, kiedy możemy pojechać gdzieś daleko, pojawiają się też kierowcy, którzy na co dzień nie jeżdżą samochodem, tylko właśnie przy takich dłuższych weekendach podróżują. Do końca długiego weekendu w akcjach na drogach może uczestniczyć nawet 5000 policjantów. No i oczywiście jeszcze raz spojrzenie na prognozę pogody, a dziś na wschodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Na pozostałej części zachmurzenie także małe i umiarkowane, ale wzrastające miejscami. O Boże, no i Boska, nie jest deszczu oraz ten burz lokalnie. Mogą się także pojawić burze z gradem. Temperatura maksymalna... Same mafie Państwo zobaczą. W końcu dojdzie do tej Hanki, bo oni będą tak sprawdzać te przepływy bankowe. No, że Hankę wezmą i udupią. ...maksymalnie 26 stopni. Wiatr słabo umiarkowany na wybrzeżu porywisty z kierunków wschodnich. W czasie burzy siła wiatru może wzrastać do 70 km na godzinę. Oni myśleli, że to nikt i nigdy się o tym nie dowie. Słowem wszystko. Małgorzata Bartos, witam. Zapraszam na spotkanie w poranek uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To bardzo dobra okazja nie tylko, żeby przejść się ulicami miast w procesji Bożego Ciała, ale również spotkać się z tajemnicą Eucharystii, do czego specjalny tytuł ma gość na spotkanie, z którym teraz zapraszam. Ksiądz Jan Sikorski, wieloletni proboszcz, już dziś emerytowany proboszcz parafii świętego Józefa na warszawskiej Woli. Przed kilkudziesięciu laty inicjator całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w tym kościele. Czy dzisiejsze święto jest okazją do przybliżenia się do tej niezwykłej tajemnicy, jaką jest Eucharystia? Czym jest ona w istocie? Źródło i szczyt. Ten Bóg Jahwe żadnych takich tajemnic nie stawiał, ale że ludzie sobie sami te tajemnice wymyślili, bo to przecież trzeba było i Biblię w łacinę zamienić, tak żeby Słowo Boże, proszę Państwa, nie dotarło do ludzi, to sztuczki szatana diabła. No i teraz te mafie reprywatyzacyjne, proszę Państwa, sięgają właśnie o tu, o tych rzeczy. Przychodzę do kościoła na kole, gdzie mam zostać proboszczem i patrzę, krata w kościele jest. I ja klękam za kratą. Krata jest w kościele katolickim. Kościół, w którym będę pracował, wygląda. Nie czułem się dobrze w tym momencie. Czułem, że trzeba coś zrobić. I udało się, niemalże parę dni później, otworzyć kościół tak, żeby ludzie czuwali nad tym kościołem, żeby byli w nim zawsze, żeby pilnowali. No i kościół był otwarty cały dzień. A potem przerzuciło się to na noc, do północy, a później już nawet i do rana. Ksiądz kardynał Klem dał pozwolenie na wystawienie Najświętszego Sakramentu. No i tak się zrodziła ta, jak to powiadamy, wieczysta adoracja. Było to coś nowego. Ja nawet tak żartowałem, że poszukajcie jakiegoś kościoła w Polsce. Dam 1000 złotych, jeżeli znajdziecie kościół, który był otwarty dzień i noc w Polsce. No nie straciłem ani grosza, ale dzisiaj już tego nie mówię, dlatego że okazało się, że już 11 takich kościołów jest w Polsce. Więc ten kult eucharystyczny jakoś narasta. Także z tego się bardzo cieszę, ale to nie tylko ja, tylko z tego się cieszą wierni i nieraz, choć to już dawne czasy i ta moja zasługa w tym niewielka, ale dziękują mi, że ten kościół jest otwarty, że w każdej chwili można przyjść dzień i noc. A przecież no, to jest żywy Chrystus, żywy, prawdziwy Chrystus, z którym można się spotkać, to jak kiedyś na wieczność w niebie, a tutaj na ziemi w kościele. To oczywiście ma takie znaczenie osobiste dla każdego, kto ma taką możliwość, ale czy widzi ksiądz konkretne owoce, skutki takie właśnie społeczne, takiej inicjatywy? Eucharystia z natury swej to jest takim dziękczynieniem, to dziękczynieniem wspólnym. Ostatnia wieczerza odbywała się razem, właśnie w najbliższym gronie apostołów. Eucharystia tworzy tę jedność, tę wspólnotę i umacnia, i jednocześnie zbiera ludzi. I tak jest właśnie w każdym kościele, gdzie jest niedziela, ten dzień święty, przychodzimy, żeby być razem. Nie żeby tylko się pomodlić po cichu, co można robić w czasie adoracji właśnie, ale żeby być razem, bo ta Eucharystia ma swój dynamizm. Ona się tworzy wtedy, kiedy gdzie dwaj albo trzej zbiorą się między nimi, tam ja jestem pośród nich. Nie da się kochać tak gdzieś w pustyni, tylko trzeba być razem w relacji do drugiego człowieka. A szczególnym takim świętem jest Boże Ciało, gdzie jest okazja, by Chrystusa Pana wyprowadzić ze świątyni na ulicę, tam gdzie normalnie na co dzień żyjemy, chodzimy, nieraz grzeszymy, i żeby ludzie
razem z kulturą. Dobra, dobra, grzeszymy to chyba i w kościele. Ma ogromne znaczenie dla umocnienia. Pokręcenie. Wszystko po ludzku, nie? Tak człowiek właśnie. Ludzie dekorują swoje domy. Święty, święty, od papieża, święty, od Boga, od czegokolwiek święty. Wymyślił, eucharystię. Dramatyczną. Myśmy tu się zbierali razem, gdzie nie człowiek wymyślił. I ja mówię, dobrze, że tego słowa w ogóle w Biblii nie ma. Eucharystia. Jedność wiary i jednocześnie tę jedność taką patriotyczną, że jesteśmy wszyscy razem Polakami. Pamiętam te procesje Bożego Ciała, w którym przewodniczył ksiądz kardynał Wyszyński. To tak warszawiacy czuli, że to jest niejako ich taki moralny obowiązek jako ludzi wierzących i jako Polaków być właśnie tam razem na tym trakcie królewskim, spotkać się, wysłuchać słowa Bożego, które mówił ksiądz kardynał, a on też mówiąc o miłości, Eucharystii, o tych najważniejszych prawdach wiary, jednocześnie odnosił to do życia społecznego. I też była okazja, żeby w imieniu tych wiernych, którzy pozbawieni byli niektórych elementarnych wolności, żeby się o to upomnieć. Było takie umocnienie wiary i wyznanie wiary, a jednocześnie powiedzenie i pokazanie, jaka jest rola i miejsce Kościoła w społeczeństwie, jakie jest prawo tej obecności wtedy, samo dzisiaj. Jakby ksiądz porównał tamtą obecność w przestrzeni publicznej wtedy, w tamtych czasach opresji, z tym, co jest dzisiaj, kiedy to stało się trochę być może takie dziwne, wstydliwe. Ja myślę, że troszkę się zmienia tylko sceneria, ale potrzeba tej jedności dzisiaj jest tak samo ważna, jak i kiedyś. Zresztą czujemy, że to społeczeństwo dzisiaj jest bardzo jakoś tak porozbijane, nie wiadomo jakie tutaj te siły nas rozdzielają nieustannie, a przecież jesteśmy wszyscy z tej samej ziemi, tego samego narodu i właśnie spotkanie się... To trzeba studia kończyć, żeby to wiedzieć, że jesteśmy z tej samej ziemi, z tej samej gliny, z tego samego narodu. Trzeba koniecznie studia kończyć, żeby to wiedzieć. Że ludzie nie wiadomo, co sobie pomyślą o tych prowincjach. To są takie te żydowskie podziały także. Mówią, że tu w Polsce walczą Żydzi z Żydami o Tel Awiw. Tak? Było w internecie taka notka. Ja mówię, no to strasznie ciekawe, ale wszystko to wyjaśnia. No ojcze nasz, ale to trzeba go zidentyfikować. Konkretnie
że to był zawsze ten sam Bóg Jahwe, do którego modlił się Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, powiedział w niebie, że my wszyscy mamy się do tego zmodlić. Wcześniej też wspominał ksiądz o tych czasach PRL-owskich. Czy jest jakiś taki moment w tych przywoływanych dzisiaj uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, który tak zapadł być może w pamięć jako tak specjalnie wspólnototwórczy, tak? I kiedy doświadczył ksiądz tego, że obecność Eucharystii w danej sytuacji była naprawdę umocnieniem dla tej wspólnoty, którą to dotyczyło. Dla mnie samego wstrząsające było to, kiedy poszedłem do internowanych do Białęki. Po pierwsze, sam fakt ukazania się księdza wśród tych internowanych, to był już wstrząsający dla mnie i jak sądzę dla nich też, że jest wśród nas kapłan, że będzie msza święta. Ta pierwsza msza święta w Białęce trwała, niemalże kilka godzin. Natomiast potem takim pięknym przeżyciem było właśnie Boże Ciało, kiedy szedłem do tego więzienia, marząc o tym, żeby coś w rodzaju procesji było. No i myślę sobie, jak tu przekonać władze te więzienne, żeby się zgodziły na tę procesję. No ale dyrektor więzienia wyszedł akurat naprzeciw, więc oni chcą zrobić procesję na zewnątrz. To mi nawet do głowy nie przyszło. Ja mówię, no przynajmniej niech ona będzie wewnątrz. Wtedy udało się otworzyć celę. Wszyscy wyszli na korytarz. Ja szedłem, nawet nie miałem monstrancji, więc trzymałem w ręku hostię. Idąc nie na początku, tylko idąc na końcu tej procesji, znaczy ci wierni szli nie za mną, tylko szli przede mną. No i to było też ogromne takie przeżycie, jak gdyby w pigułce pokazanie tego, czym jest właśnie Eucharystia, czym jest ta procesja, czym jest ta wspólna modlitwa. Oni poczuli się zdecydowanie mocniejsi i wolni się po prostu poczuli, mimo że byli za kratami, bo właśnie był z nimi Chrystus. I to może służyć za pewien symbol. My wszyscy jakieś tam kraty mamy wokół siebie, wyimaginowane czy prawdziwe, kraty niechęci, nienawiści, nie wiem, tam czego jeszcze, podziału z ludźmi. I nagle jednoczymy się z Chrystusem w miłości, modlimy się o tę miłość. To jest przeżycie bardzo głębokie, które daje podstawę do wypracowania jedności w życiu codziennym. Doświadczenie wolności, doświadczenie wspólnoty? Jedno i drugie. Spojrzenie na Pana Boga zawsze człowieka umacnia w tym Bożym zamiarze, że dał nam Pan Bóg wolną wolę. Dlatego za komuny się mówiło, proszę księdza, kościół polityka, my nie robimy polityki. Jak to mówi? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To już jest wasza polityka i oni mieli rację. Bo to rzeczywiście sam znak Krzyża Świętego, powiedzenie Ojcze Nasz, jest rzeczywiście tą świętą, Bożą, dobrą polityką, którą powinniśmy na co dzień uprawiać. To skąd się bierze taki opór, dzisiaj bardzo często widoczny, taki lęk przed tym, że taki rodzaj obecności publicznej, obecności wiary jest zagrożeniem dla czegokolwiek, dla kogokolwiek, albo że jest próbą zagłaszczenia chociażby przestrzeni publicznej? No, sama to filologia nam może pomóc. Sama nazwa diabła to jest diabello, to jest dzielić. A z drugiej strony mówimy w jedności siła. Jeżeli diabeł jakoś działa tak, jak i Pan działa przez ludzi, tak i diabeł działa przez ludzi, no to tej jedności, tej siły się boi. I w człowieku próbuje w jakiś sposób wstrzyknąć właśnie ten lęk przed ujawnianiem swojej wiary. To jest dzieło diabelskie, ale trochę psychologicznie usprawiedliwione, bo nasza wiara, mimo całej teologii i tej wspólnotowości, o której mówimy, jest takim indywidualnym trochę przeżyciem, trochę takim intymnym, bardzo wewnętrznym. I człowiek nie zawsze lubi się tym dzielić. Ale do tego trzeba dojrzeć, dorastać. Nie może być manifestacji wiary bez osobistego przeżycia. Często się mówi o takich formach zewnętrznych, tak samo jak się mówiło kiedyś o masowości kościoła, że to jest takie płytkie. Te procesje, te wszystkie takie feretrony, te noszone jakieś figury, czy cokolwiek, co się kojarzy z taką właśnie otoczką kulturową też później, że to jest taka, no właśnie taka płcizna, że głęboka wiara to jest właśnie ta intymna, ta schowana, ta pielęgnowana, pieszczona, że tak powiem, wewnętrznie. I często jest taki brak połączenia między tymi dwoma obrazami wiary. Jakby ksiądz to widział w tym właśnie uwarunkowaniu wzajemnym. Pan Jezus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem. A więc jest... Przed Ojcem Jehową ma się rozumieć. No jak można nauczać bez znaków? Każde nasze słowo, to, że ja w tej chwili mówię, to jest jakiś znak moich myśli.
Każdy mój gest, który wykonuję, jest też jakimś słowem skierowanym do drugiego człowieka. A więc te zewnętrzne rzeczy są bardzo, bardzo istotne. Proszę wziąć sztandar, który gdzieś tam w walkach dawnych szedł na czele. No to bardzo niepraktyczna rzecz. No sztandar, no wiadomo, no, człowiek zamiast trzymać karabin w ręku, to trzyma jakieś drągi i jakiś taki materiał i nim powiewa. Ale jak sztandar upadnie, to cała armia zaczyna uciekać w tym momencie. Te znaki zewnętrzne są ogromnie ważne. Nie można tego przeciwstawiać. Oczywiście, gdybyśmy wiarę całą swoją tylko ograniczali do tego, że mam obrazek w domu czy w kieszeni, no to by było za mało, tak jak cały patriotyzm z tym, że dotknę sztandaru, który tam gdzieś w gablocie jest. No, to musi być połączone jedno z drugim. A poza tym, przecież mamy różne poziomy świadomości. Kto chce, zagłębia się, staje się mistykiem, może nawet idzie na pustelnię i tam duch rozważa wielkie sprawy dotyczące Kościoła, Pana Boga i wiary. No ale też, kto chce, niech on to robi na zewnątrz, przez śpiew, przez znaki zewnętrzne. Każdy ma w Kościele swoje miejsce. Kocham Kościół, bo jest katolicki, powszechny. W tym Kościele może być każdy i ten z tą swoją głębią taką, którą się chwali. I ten z tymi znakami zewnętrznymi, które też go cieszą. Jeden i drugi ma swoje miejsce. I jedno i drugie trzeba pielęgnować, i tę głębię, i znak zewnętrzny. Zresztą sam Bóg, który jest niewidzialny, przyszedł na świat w postaci ludzkiej, Pana Jezusa, który przecież rozmawiał, który spał, który jadł, który przebywał z tymi ludźmi, patrzyli w Jego twarz. A więc to też były znaki zewnętrzne, nie bójmy się. Ale oczywiście ważne, żeby one były znakami treści. Proszę patrzeć na ludzi zakochanych. No, to od razu widać. Synu, ty chyba się zakochałeś, mówi mama. A co, skąd to wiesz? No nie, bo widać po twoim zachowaniu. Człowiek, jak kocha Pana Boga, też jakoś to widać. Jeszcze jedna rzecz. Ksiądz powiedział, bo tak często się mówi, Boże Ciało to jest taka okazja, kiedy wyprowadzamy Pana Jezusa na zewnątrz. Pan Jezus na zewnątrz jest. Bez względu na to, czy go wyprowadzimy z Kościoła, czy go nie wyprowadzimy. No ale mówimy, Ojcze nasz, który jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Ojcze Jehowa, święć się imię Twoje. Ale w pewnym momencie przyszedł Pan Jezus w ludzkim ciele. Bądź wola Twoja. Nie jest to, że Pan Jezus z nieba wyprowadzony na ziemię, tylko był znakiem obecności tu ziemskiej, znakiem obecności Pana Jezusa w niebie. Że ten Jezus jest na niebieskie. Da się oświca imię Twoje. Da przyjdzie Twoje królestwo. I to, że ja mogę go zobaczyć właśnie na ulicy, choć jest ja wiem, że on jest we mnie i w Tobie i w drugim człowieku, ale ja też mam okazję wtedy umocnić swoją wiarę przez ten znak zewnętrzny. On jest też bardzo, bardzo ważny, ale znak musi zawsze spełniać to, co oznacza. No więc nie mogę patrzeć jako na oprawę tylko zewnętrzną, ale też sięgać istoty. A przez to, że właśnie te dzieci, że się ubiorą, że te sztandary wyprowadzą, że wszyscy tam postarają się jakoś ładniej się ubrać i tak dalej, to też ma swoje znaczenie, bo ja robię to dla tego samego Pana mojego, który jest i w niebie, i w sercu, i na ziemi, i w każdym miejscu, i przede wszystkim właśnie w tej białej hostii, w tej warstwie. Ja go widzę, wzrokiem go dotykam, łatwiej mi jest się wtedy modlić. On jest wtedy dla tych, którzy za nim idą, czy też jest dla tych, którzy tylko na niego patrzą z mniejszym lub większym zainteresowaniem, a nawet często bez zainteresowania. Ważne, że jest. Kiedy w więzieniu postaraliśmy się, żeby powstawały kaplice. Nie wszyscy więźniowie chodzili do tych kaplic i do dzisiaj nie chodzą. Ale sam fakt, że ta kaplica jest więzień, że jest kapela, jest dla nich znakiem, nawet dla tych, którzy nie korzystają z tego, jest znakiem, że to nie jest jakiś sztuczny świat zupełnie, tylko że coś przez te kraty przenika, że oni tę jakąś formę wolności tam mają i że w każdej chwili mogą się zwrócić do Chrystusa, mogą porozmawiać z kapelanem, mogą przyjść do tej kaplicy, ale gdyby tej kaplicy nie było, to dotarcie byłoby znacznie trudniejsze. I tak jest dla każdego z nas. Ja mówię o więzieniu, ale to jest taka może karykatura może tego, co jest na zewnątrz. Jest to samo. Jest to samo, bo my ciągle właśnie gdzieś za tymi kratami żyjemy. A tu wiemy, że Chrystus rzeczywiście jest. Ja go widziałem. W jakim stopniu ja go przyjmę, to często jest łaska Boża. Moja współpraca z Panem Jezusem. W tym mnie już nikt nie zastąpi.
ale Pan Jezus do mnie wychodzi i muszę być za to wdzięczny i mógłby był na kolana paść i cieszyć się, że On jest wśród nas i śpiewać razem z innymi, maszerować z innymi i zmęczyć się z innymi razem. To dla Jezusa Chrystusa. Zapytałam o to dlatego, że pomyślałam sobie o ludziach, którzy do kościoła raczej by nie weszli. Nie mieliby chęci, okazji i powodu, żeby wejść. A więc tu tak jakby Kościół, to co jest w nim najważniejsze, czyli Chrystus, realna Jego obecność, wychodzi do nich. Czyli jest to taka stworzona dodatkowa okazja momentu przyciągnięcia ewentualnego, z którego być może nie mieliby okazji skorzystać, gdyby nie takie święto. A ilu wśród nas jest ludzi, którzy pojęcia nie mają zielonego o tym, kim jest Pan? Ale przez spojrzenie właśnie na to, choćby nawet na to zachowanie ludzi, na to budowanie ołtarzy, na te feretrony, na te figury, oni się tym mogą zainteresować. I może właśnie taką drogą czysto zewnętrzną Pan Bóg do ich wnętrza może trafić. Idźcie i nauczajcie. Nauczanie to jest szeroka gama. W różny sposób się naucza. Jest bardzo też karkołomna, być może trudna rzecz, bo z jednej strony co zobaczą? Zobaczą tłum ludzi przejętych, wystrojonych, odświętnie ubranych, kroczących za białym kawałkiem chleba. I teraz kwestia jest, jacy są ci ludzie? Jacy są naprawdę ci ludzie? Bo to ci ludzie są też tymi, którzy mają mówić o tym, czym jest to Boże ciało. Mają też, rozumiem, świadczyć o tej jedności, którą Eucharystia im daje, którą tworzy. To jest wielka odpowiedzialność, pomyślałam teraz, spoczywająca na tych, którzy idą w procesji. Wielka odpowiedzialność, żeby umieli to sobie uświadomić, przyswoić sobie i potem dzielić się z innymi. I właśnie tutaj przeszkadza bardzo ten lęk przed ujawnianiem swojej wiary. Bo często Pan Bóg nas posyła do tych ludzi, którzy o tej wierze nic nie wiedzą. I On oczekuje, że my im właśnie coś przekażemy. A my jesteśmy tak delikatni, tacy sutemi, tacy inteligentni, że boimy się, żeby przypadkiem nie urazić, mówiąc coś o Panu Bogu. No, jak ja kogoś kocham, to ja się tego nie wstydzę. Może trochę brak właśnie tej miłości. I to jest też refleksja dla nas, ludzi wierzących. Czy my umiemy te znaki zewnętrzne, które mamy, przyjąć i czy one również pomnażają naszą wiarę? I czy gotowi jesteśmy z niej uczynić narzędzie apostolskie? A przecież do tego apostolstwa wszyscy jesteśmy powołani. Tak sobie pomyślałam, że w tym aspekcie Boże ciało może być swoistym alibi. Bo przecież wyznaliśmy w grupie wiarę, we wspólnocie, odważnie wyszliśmy, przyznaliśmy się do Chrystusa. Ale potem pozostajemy w pojedynkę i już w takich rzeczywistościach, jak to co ksiądz przed chwilą powiedział, tacy odważni nie jesteśmy. No to też jest dla nas taki zdrowy wyrzut sumienia. I to też jest owoc tego, że właśnie jesteśmy razem i że coś na zewnątrz się dzieje. Że to zaczyna drążyć również i moje sumienie. Dlatego człowieka spoza Kościoła, spoza wiary, to może być tylko taki pewien znak zadziwienia, pewnej sensacji, pewnego folkloru. Sobie to popatrzy na to, ale potem w którymś momencie to ziarno rzucone, ono może zakiełkować. Natomiast to ziarno, które kiełkuje, potrzebuje ogrodnika, potrzebuje rolnika, który się tym ziarnem zajmie. I to właśnie, kiedy już wróciłem do domu dumny, że tę wiarę wyznałem, to niech mnie to jeszcze też skłoni do głębszej refleksji, do głębszego zrozumienia, czym jest Eucharystia. Proszę zwrócić uwagę, ostatnią encyklikę swoją Ojciec Święty Jan Paweł II napisał Ecclesia Eucharystia. O Eucharystii to była encyklika. Jego następca, Benedykt XVI, pierwszą swoją encyklikę Deus Caritas jest o miłości i też właśnie bardzo dużo pisze tam o Eucharystii. Proszę zobaczyć, jak ci dwaj najwyżsi pasterze spinają te swoje pontyfikaty właśnie Eucharystią. Nigdy dosyć, nigdy za mało i dlatego dobrze, że to Boże ciało jest co roku i dobrze, że nasze kościoły coraz częściej są otwarte, że można przychodzić i z Panem twarzą w twarz rozmawiać. No i daj Boże, żeby inni, którzy to z zewnątrz obserwują, poczuli smak tego źródła miłości, który bije z Eucharystii. Reklama. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak offroad. Tu i tu liczą się styl i wytrzymałość. Elegancja przyciąga spojrzenia, moc dodaje pewności, a osiągnięcia są tak samo ważne, jak ponadprzeciętne osiągi. Może dlatego jestem przedsiębiorcą i kierowcą rajdowym. Rafał Sonik. Pick-up Mercedes-Benz klasy X. Dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Po reklamie. 9:30 na zegarach, czas na informacje.
miasto poinformowało, że po raz kolejny stoi po stronie handlarzy roszczeń i mafii reprywatyzacyjnej, a nie po stronie mieszkańców Odzania Patrykiaki. Warszawski ratusz skierował do sądu decyzję komisji weryfikacyjnej o wypłacie lokatorom poszkodowanym w procesie reprywatyzacji odszkodowań i zadośćuczynień. Chodzi o łączną kwotę 215 tysięcy złotych, którą w ubiegłym tygodniu komisja przyznała 8 osobom. Miasto narzędzie do wypłacania odszkodowań, mówi przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. My przygotowaliśmy projekt ustawy o komisji, potem nowelizację, która realnie, dokładnie sprawia, że miasto ma narzędzia i instrumenty do tego, żeby odzyskiwać te nieruchomości, żeby wypłacać odszkodowanie. I co się dzieje? Nie korzysta z tych narzędzi. Nie korzysta, ciągle tylko mówi, że chce pomóc, ale tak naprawdę nie chce pomóc. Chce stać tam, gdzie stoi mafia reprywatyzacyjna. W ocenie dyrektor Biura Prawnego Warszawskiego Ratusza Marii Młotkowskiej komisja weryfikacyjna nie zbadała wszystkich przesłanek niezbędnych do wydania decyzji. Władze Warszawy zaproponowały wprowadzenie rekompensat w wysokości 3-letniego czynszu dla lokatorów zreprywatyzowanych budynków, którzy nie otrzymali pomocy mieszkaniowej ze strony miasta. Dwa nowe śmigłowce z Mielca trafią do policyjnych antyterrorystów. Umowę na zakup Black Hawków podpisali szefowie policji i mieleckich PZL. Helikoptery zostaną przekazane do końca roku formacjom antyterrorystycznym, zapowiedział nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Policja jest odpowiedzialna za całość działań kontrterrorystycznych w naszym kraju. I to właśnie funkcjonariuszom będzie głównie służył ten sprzęt. Janusz Zakręski, prezes PZL Mielec, przypomniał, że Black Hawki są używane w wielu krajach. 31 krajów na świecie te śmigłowce użytkuje. Polska będzie 32 krajem. Tu w tym zakładzie powstało na 40 tego typu śmigłowców. 6 krajów odebrało te śmigłowce, z tym 2 kraje użytkuje je właśnie jako policyjne. Zakup jest częścią kosztującego 9 miliardów programu modernizacji służb mundurowych do 2020 roku, z czego na policję przewidziano ponad 6 miliardów złotych. Zawarty jest tak zwanej wolnej ręki kontrakt, obejmuje też szkolenie pilotów i obsługi. Według nieoficjalnych informacji wartość umowy to około 142 milionów złotych. Kierowca wjechał w grupę rowerzystów, dwóch z nich zginęło na miejscu. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w nocy w rejonie Raciborza. Kierujący samochodem 31-letni mężczyzna wjechał na rowerzystów na trasie Samborowice-Racibórz. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy. Dokładne okoliczności wypadku nie są na razie znane. Ustalają je policjanci. Nawet 32 stopnie Celsjusza mogą pokazać termometry w ten weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada także burzę z gradem. Dziś najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam temperatura sięgnie 31 stopni. W centrum też gorąco od 29 do 30, chłodniej, bo 26 kresek na północnym wschodzie. Dziś i jutro możemy spodziewać się burz, mówi Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po południu na zachodzie kraju, południu i w części centralnej wystąpić mogą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. W piątek na północnym wschodzie i wschodzie będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady przelotne i burze, nawet z gradem. Wysokość opadów do 15 mm, na krańcach południowo-zachodnich do 25 mm. Ochłodzenie nadejdzie we wtorek. Tego dnia najcieplej będzie na południu 28 stopni. Za godzinę w Łowiczu rozpoczną się uroczystości Bożego Ciała Eucharystii w Bazylice Katedralnej. Będzie przewodniczył arcybiskup Salvatore Benacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Po mszy wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Każdego roku w procesji zbiorą udział mieszkańcy ubrani w tradycyjne barwne łowickie stroje. Po uroczystościach kościelnych na Nowym Rynku odbędą się występy zespołów folklorystycznych, mówi Maciej Malangiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury. Oprócz zespołów łowickich naszymi gośćmi będzie zespół pieśni tańca Poltek z Łodzi, zespół pieśni tańca Ziemia Kutnowska. Zadebiutują dwie nowe kapele ludowe, które od pół roku działają przy łowickim ognisku muzycznym. Duży koncert, specjalny koncert dla zespołu pieśni tańca Koderki, wszystkie grupy. Oprócz tego Blichowiacy, Mazowia i wiele, wiele innych zespołów. Z kolei centralną procesję w Warszawie poprowadzi o godzinie 11 kardynał Kazimierz Nycz, wyruszy spod archikatedry Jana Chrzciciela. Wierni przejdą krakowskim przedmieściem na plac Piłsudskiego. Na placu metropolita wygłosi homilię i udzieli błogosławieństwa najświętszym sakramentem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 9 Polskiej Radio 24. Centralny port komunikacyjny może być wzorowany na największych azjatyckich lotniskach. Tak mówi wiceminister infrastruktury i pełnomocnik do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Nowy port lotniczy ma być przyjazny dla pasażerów i świadczyć dla nich wiele rozmaitych usług. Jedną z inspiracji ma być lotnisko Changi w Singapurze. Od niedawna lądują na nim samoloty LOT-u, które bezpośrednio latają tam
Norwegii uchodzi za jedno z najlepszych na świecie. Co chciałby pan przenieść na polski grunt, myśląc o Centralnym Porcie Komunikacyjnym? Lotnisko Changi w Singapurze. I sam Singapur jest nie tylko wyjątkowym miejscem na finansowej mapie świata, ale również wyjątkowe miejsce na mapie lotniczej świata. To jest jedno z najbardziej wzorcowych lotnisk, które mamy na kuli ziemskiej, które wygrywa od lat rankingi, ponieważ jest skoncentrowane na obsłudze pasażera. Stanowi punkt odniesienia dla wszystkich, którzy myślą o lotnisku z punktu widzenia nie tylko zwiększenia mobilności obywateli, ale także z punktu widzenia zapewnienia im maksymalnego komfortu. Lotnisko Changi jest świetnie zorganizowane. Lotnisko Changi ma też pewien polski akcent, bo zostało zaprojektowane przez polskiego architekta, z czego możemy być naprawdę dumni. I także sposób zaprojektowania i przygotowania terenów wokół tego lotniska jest imponujący. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby osoby, które myślą w kategoriach stworzenia innowacyjnego produktu lotniskowego, stworzenia nowego lotniska, nie zjawiły się tutaj. I to jest pierwszy element naszego spotkania. To jest lotnisko Changi, nie ukrywaliśmy tego od samego początku, jest jednym z naszych kluczowych inspiracji, gdy myślimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ale jest też drugi element. Lotnisko Singapur obok Korei i Chin to jedno z miejsc potencjalnych partnerów przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówimy o tym dlatego, że to, co ciekawe dzieje się na rynku lotniczym, to, co ciekawe, najciekawsze projekty dzieją się właśnie w Azji. Lotnisko Changi w Singapurze jest tego najlepszym przykładem. Jakie konkretne rozwiązania widziałby pan w Centralnym Porcie Komunikacyjnym? Podam kilka przykładów. Specyfiką portu, który ma aspirację do bycia hubem, czyli lotniskiem przesiadkowym, jest zapewnienie maksymalnego komfortu, maksymalnej wygody pasażerom, którzy spędzają na lotnisku czasem godzinę, czasem dwie, czasem pięć godzin. I tutaj komfort zapewniany przez lotnisko jest naprawdę wzorcowy. I tutaj nie chodzi tylko o takie szczegóły, jak fakt pokrycia całego lotniska dywanem, żeby stuk obcasów nie powodował dyskomfortu. Natomiast tu chodzi też o zorientowanie całego lotniska i takie zaprojektowanie całego lotniska, aby było wygodne i atrakcyjne dla pasażerów, którzy są również klientami. Ponieważ ponad połowa dochodów lotniska Changi pochodzi z dochodów tak zwanych pozalotniczych. Kto mógłby finansować CPK? Pragnę podkreślić, że jesteśmy w momencie, w którym dobre inwestycje nie szukają pieniędzy, tylko pieniądz szuka dobrych inwestycji. Pieniądz szuka dobrych inwestycji. Mamy sytuację, w której, co uważamy za naturalne, jest duża otwartość ze strony Singapuru na udział w naszym przedsięwzięciu. Na czym miałaby polegać współpraca z azjatyckimi portami lotniczymi? To, co jest wyjątkowe w lotnisku Changi, to, co jest wyjątkowe w lotnisku w Incheonie, to, co jest wyjątkowe w niektórych lotniskach w Chinach, to jest sposób zorganizowania, to jest sposób przeprowadzenia inwestycji, aby przynosiła ona maksymalne dochody. To jest pewne unikalne know-how, z którym wiążą się oczywiście sposób przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, zaplanowania, ponieważ inaczej niż ma to miejsce w naszej części świata, przy przygotowywaniu tego rodzaju inwestycji poświęca się bardzo dużo czasu na ten etap przedprojektowy, na etap zaplanowania, przygotowania inwestycji w taki sposób, aby była ona jak najbardziej efektywna, nie tylko efektywna kosztowo, ale też aby była ona do realizacji w jak najkrótszym czasie i w jak najmniej obciążliwy sposób. Wracając na krajowe podwórko, niedługo odbędzie się referendum w Baranowie w sprawie CPK. Czy już wiadomo, jakie mogą być jego skutki? Chciałbym najpierw przypomnieć, czego dotyczy referendum w Baranowie. Referendum w Baranowie dotyczy kwestii, które nie należą do właściwości gminy. Tak samo jak nie należy, co trzeba przypomnieć, do właściwości prezydenta Warszawy decydowanie o tym, czy port Chopina będzie zlikwidowany, ponieważ nie jest to lotnisko należące do miasta stołecznego Warszawy. Ale wracając do referendum w Baranowie. Referendum w Baranowie dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie? To jest pierwsze pytanie, które jest tam zadane. Drugie pytanie
to pytanie, czy akceptujesz zaproponowane przez rząd formy odszkodowania? Ponieważ referendum jest organizowane w okresie wyborczym, spodziewamy się, że wpisze się ono niestety w pewien kalendarz wyborczy, który rządzi się swoimi brutalnymi prawami eskalowania sporów, eskalowania konfliktów. Natomiast jeśli chodzi o skutki prawne, proszę pytać wojewody. My na pewno, niezależnie od wyniku, będziemy traktować to referendum jako wyzwanie do rozmowy z mieszkańcami. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 40 minut po godzinie 9. W uroczystość Bożego Ciała policjanci apelują o wzmożoną czujność. Na głównych drogach w kraju panuje wzmożony ruch kierowców podróżujących do miejsc wypoczynku. W miastach należy zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu podczas tradycyjnych procesji Bożego Ciała. Z Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Większość osób, które chciały wyjechać na ten długi czerwcowy weekend, już na nim się znajduje. Część osób będzie się przemieszczać także w kolejnych dniach. Te trasy w Polsce, główne trasy, są bardziej oblegane w tym czasie? Na pewno tak. Widzieliśmy to zresztą podczas tych ostatnich dni, kiedy natężenie ruchu było bardzo dużo. Natomiast teraz czekamy jako policjanci ruchu drogowego na te przejazdy między, można powiedzieć, miejscowościami, czy też między imprezami, które będą miały miejsce. I tu będziemy zwracać uwagę szczególnie na to, w jaki sposób poruszają się ci kierowcy, biorąc za priorytet przede wszystkim wykluczenie osób, które siadły za kierownicę pod alkohol, jakimkolwiek, na tak zwanym podwójnym gazie. Jednak jest problem wciąż ten sam, czyli czy majówka, czy czerwcówka, te spotkania towarzyskie i ludzie wsiadają po jednym piwie, czy jednak są to osoby często mocno nietrzeźwe? To już można powiedzieć drugi bezpieczny majowy weekend, bo ten pierwszy właśnie pokazał choćby w liczbach, że przez 7 dni policjanci ujawnili ponad 3,5 tysiąca takich nietrzeźwych kierowców, z czego naprawdę znakomita większość to były te stany już po użyciu alkoholu poważnym, czyli mówimy o stanie nietrzeźwości, nie o wykroczeniu, tylko o przestępstwie. Z świadomością te osoby wsiadały za kierownicę, bo ciężko zdawać sobie sprawę z tego, że po większej ilości tego alkoholu i nawet po odespaniu kilku godzin jesteśmy w stanie usiąść za kierownicą trzeźwi. Także jest to ogromna nieodpowiedzialność. No i tak jak mówię, 7 dni działań, 3,5 tysiąca nietrzeźwych. Tych badań oczywiście naszych jest dużo, dużo więcej, odkąd mamy te popularne, nazywane przez kierowców żółte świeczki do badań. Oczywiście to są urządzenia alkoblok, które bardzo szybko potrafią wskazać, czy ktoś spożywa alkohol, czy nie. Później niestety, jeżeli okaże się, że tak, przechodzimy do dalszych badań. No i dla tych osób nie ma absolutnie żadnego zezwolenia na to, żeby poruszały się po polskich drogach. I te główne czynności policjantów, oprócz pomocy oczywiście w sprawnym poruszaniu się po drogach, czyli bardzo często regulacji ręcznej, czasami wyjazdy do kolizji, niestety czasami do wypadków i w tych wypadkach również nietrzeźwi biorą udział, dlatego myślę, że ta liczba daje do myślenia. Alkohol można skontrolować kierowcę dosłownie w kilka sekund. No i właśnie dlatego też policjanci często wykorzystują podczas tych tak zwanych akcji trzeźwych poranków, kiedy dosłownie w ruchu miejskim, w korku często wystarczy chwila otworzenie szyby i kierowca jest kontrolowany. Czy wielu z tych kierowców, którzy właśnie podróżują, są to tak zwani wczorajsi, czy oni mają świadomości, że ten alkohol wciąż w tych żyłach ich buzuje i być może nie są tak bezpieczni, jakby im się to wydawało? Jako były już policjant ruchu drogowego, muszę powiedzieć niestety, że większość tych przypadków to jednak są z pełną świadomością podejmowana decyzja o tym, żeby wsiąść za kierownicę, kierować. Czasami zastanawiają się ci kierowcy, że już tego alkoholu nie powinno być krwi, a może się uda, może przejadę. No ja zapewniam, że nasze działania będą ukierunkowane na to, żeby jak najwięcej tych badań przeprowadzić. Właśnie te urządzenie, tak jak pan redaktor powiedział, daje bardzo szybki wynik i bardzo też jest sprawne takie badanie. To nie są te akcje, które miały miejsce kilka lat temu, kiedy musieliśmy tak naprawdę sporządzić pełną dokumentację z takiego badania. Jeżeli kierowca jest trzeźwy, to kończy się to tak naprawdę na życzeniu spokojnej podróży od policjanta, uśmiechu, jedziemy dalej. Jeżeli alkohol będzie we krwi, tutaj mówimy oczywiście o wydychaniu powietrzu, ale jeżeli w organizmie będzie alkohol, taka osoba na pewno dalej nie pojedzie, no i poniesie poważne konsekwencje, dlatego jeszcze raz zwracam na to uwagę. Bardzo często jest tak, że obok siedzi trzeźwy pasażer. Nawet cała obsada samochodu jest trzeźwa, natomiast kierowca jest po spożyciu alkoholu. No nie dawajmy na to żadnego przyzwolenia, to
jest ogromny problem, podobny jak zresztą prędkość na polskich drogach i inne wykroczenia popełniane przez kierujących. Natomiast no, tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy siadamy po alkoholu za kierownicę, tak naprawdę stajemy się potencjalnym zabójcą. Czy te statystyki z weekendu majowego pokazują, że rzeczywiście jest w wielu polskich kierowcach taka żyłka pseudorajdowca? Kiedy jest dobra pogoda, to zaraz załącza się ten gen pseudorajdowca i dociska pedał gazu do oporu. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy jeździli szybko, szkolili się, natomiast na torach wyścigowych. Naprawdę to jest miejsce po to, żeby doszkolić swoje umiejętności. Jest tych torów coraz więcej, jest sporo płyt poślizgowych. Tam można bezpiecznie zobaczyć, że jednak tak naprawdę rajdowe prowadzenie samochodu to nie jest prosta sprawa. Nie ma na to miejsca na drodze publicznej. Naprawdę wśród nas jeżdżą kierowcy, nawet jeżeli jesteśmy świetnymi kierowcami, którzy są troszkę, może dopiero się uczą tak naprawdę, bo zdobyli prawo jazdy. Jest sporo motorowerzystów, motocyklistów, rowerzystów. Dla nich wszystkich musi znaleźć się miejsce na drodze. Poza tym zwracam uwagę na jeden taki dosyć istotny aspekt. Na drodze możemy się w tych dniach spodziewać bardzo dużej ilości dzieci, które też mają wolne i no, bardzo często zachowują się zdaniem kierowcy irracjonalnie, ale to się może zdarzyć, że za piłką takie dziecko nagle wkroczy na jezdnię, no i my z takiej prędkości, która bardzo często jest niedozwolona już nie tylko znakami drogowymi, ale jest po prostu niebezpieczna, nie zatrzymamy pojazdu. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w kilkanaście metrów zatrzymali się i to też można sobie przetestować na takim torze, zobaczyć jaka jest droga reakcji, jaki jest czas hamowania i cała droga zatrzymania pojazdu. Myślę, że to wpłynie wtedy na Państwa wyobraźnię. Wystarczy cofnąć się do kampanii chociażby 10 mniej, gdzie była pokazana różnica drogi zatrzymania z 60 km, mówimy banalna prędkość, prawda, a 50 km na godzinę. Naprawdę kilka metrów różnicy potrafi zrobić ogromną różnicę w skutkach. To co prawda dotyczy głównie obszarów zabudowanych, ale zachęcam Państwa do obejrzenia chociażby tego filmu i każdego innego, bo wiele policji, nie tylko polskich, prowadzi różnego rodzaju kampanie związane z prędkością. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, prędkość zabija. Prędkość i brawurowa jazda na torze, a tutaj pamiętajmy o tym, że są inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy też mają swoje miejsce na drodze. Są to piesi, inni niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści, kierowcy samochodów osobowych, kierowcy dużych zestawów, bo ci też będą się na pewno przemieszczać po polskich drogach. No i ta prędkość dostosowana do warunków ruchu to nie znaczy, że znak pokazuje 100 km na godzinę i powinniśmy tyle jechać. Może się okazać, że w konkretnych warunkach warto zmniejszyć tą prędkość, pojechać 70 na godzinę, ale bezpiecznie dotrzeć do celu. Czy policjanci przed takimi właśnie długimi weekendami patrzą także uważnie w prognozy pogody? Bo ponoć jest taka zasada, że im bardziej słoneczna pogoda, im tego słońca więcej, tym więcej wypadków śmiertelnych. To pokazują policyjne statystyki, ale też myślę, że wiele czynników ma tutaj znaczenie. W tą piękną pogodę jeszcze więcej kierowców wybiera się w podróż. Poza tym mamy tą kategorię tych kierowców, którzy na co dzień na przykład nie jeżdżą samochodem, a wybierają się przy okazji właśnie jakichś większych świąt i oni tak sprawnie nie kierują tym pojazdem jak pozostali. No a jeżeli chodzi o prędkość, to tutaj też oczywiście muszę przestrzec, że na to też nie będzie przyzwolenia i będziemy z tymi nielubianymi przez kierowców urządzeniami, które też nazywają suszarkami, będziemy mierzyć prędkość podróżujących i jeżeli będą to przekroczenia poważne, to też poważne konsekwencje będą czekać kierowców, którzy zdecydują się. Hanna Gronkiewicz-Walc znów nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Sondaż większość Polaków pobiera pomysł obniżenia pensji politykom. Ja myślę, że to wcale nie trzeba nawet studiów kończyć, żadnych szkół, żeby do tego dojść. Dlaczego oni im tyle płacili? To jest okropne. Sekret Jackowskiego wyszedł na jaw. Oto jakim sposobem Jasnowidz pomógł w rozwiązaniu dziesiątków spraw. No czekam. Pewnie jakieś krętactwo, no bo on teraz straszy już całkiem końcem świata. Sekret Jackowskiego wyszedł na jaw. Oto jakim sposobem Jasnowidz. Krzysztof Jackowski w swojej karierze jako Jasnowidz pomógł w rozwiązaniu dziesiątek spraw. Cały czas zgłaszają się do niego kolejne osoby poszukujące pomocy. Teraz Jackowski zdradził wszystkim swój sekret i będzie uczył, jak obudzić w sobie takie zdolności, jak i sam się posługuje.
Jackowski wielokrotnie udowadniał swoje zdolności, pomagając rozwiązać sprawy, z którymi policja, prokuratura nie może sobie poradzić przez długi czas. Niejednokrotnie wskazywał sprawców najstraszniejszych zbrodni oraz znajdywał ciała osób od dawna zaginionych. Teraz w jednym ze swoich filmów dzieli się swoimi sekretami, aby każdy jego widz mógł obudzić w sobie te zdolności. Jak sam zaznacza, każdy z nas ma w sobie dar jasnowidzenia. W swojej serii filmów chcę pokazać metody, dzięki którym każdy może obudzić w sobie zdolności jasnowidzenia. W pierwszym nagraniu tłumaczę, czym jest jasnowidzenie i jak ten proces przebiega w jego wypadku. Według Jackowskiego proces ten składa się z kilku elementów. Przede wszystkim musimy mieć rzecz należącą do osoby, z którą chcemy się połączyć. Poprzez zapach z tego przedmiotu trzeba pozyskać fluidy osoby, do której ta rzecz należy. Trzeba je przy tym odpowiednio ściągnąć za pomocą czoła. Chodzi w tym o wprowadzenie energii osoby do swojego ciała, w szczególności do głowy. Jackowski porównuje to do założenia czyjegoś ubrania chwilę po tym, jak on je z siebie zdejmie. Zaznacza także, że nie możemy na siłę chcieć wywołać widz. Ja też tak myślę, że nic na siłę, bo to tylko przeszkadza. Jak ktoś coś za bardzo chce, to nic nie wychodzi. Ona musi przyjść sama, dlatego po takim pobraniu energii trzeba zająć się zupełnie czymś innym, odpychając od siebie myśl, że chcemy tę osobę znaleźć. Co więcej, jeśli na przykład szukamy mordercy, musimy go zrozumieć i zaakceptować, że dla niego to morderstwo miało swoje powody. Trzeba zrozumieć, że dla tej osoby jego czyn jest wytłumaczalny i sensowny. Nasza mentalność musi być uległa wobec energii tej osoby. Według Jackowskiego jest to niezbędne, aby uzyskać wizję. O tym, czy tych wypadków jest mniej na drodze, decyduje takie przede wszystkim nastawienie kierowcy za kierownicą, że nawet jeśli popełniam jakiś błąd albo ktoś inny go popełni, to nie reaguje odpowiedzią jakimś agresywnym zachowaniem, tylko po prostu staram się być w miarę życzliwy. Czy ta życzliwość to jest podstawa właśnie podczas tych długich weekendów na drogach? Pierwszym słowem, kluczem będzie rozsądek. Dopiero po nim ta wzajemna życzliwość. Myślę, że wszystkie te konglomeraty złożone w jedno pozwolą nam cieszyć się ze statystyk, żeby one się po prostu zmniejszały. Wizja zero jest jeszcze może daleką wizją, jeżeli chodzi o wypadki, ale chcielibyśmy do tego dążyć. Natomiast są tutaj 15 milionów ludzi umiera co roku z powodu zarażenia pasożytami. 97% populacji jest zarażona. Jak ocalić życie? Wywiad ze specjalistą w dziedzinie parazytologii. O straszne robaki, bo okropne rzeczy pisze. To możemy na drodze wszystko. Nie możemy wszystkiego. Popularnie bardzo lubię mówić, że siadając za kierownicę, miejmy świadomość, że z tyłu podróżuje sędzia. Ale to jest takie proste powiedzenie. Musimy bardzo dużo wiedzieć i mieć umiejętności techniczne prowadzenia tego pojazdu. Jeżeli ktoś uważa, że jest świetnym kierowcą, doskonałym tak naprawdę, niech pojedzie na tor. Tam wyszaleje się, popularnie mówiąc. Zobaczy, jak ten samochód zachowuje się w sytuacjach ekstremalnych. A każdy pojazd naprawdę prowadzi się inaczej. Tam można zrobić to bezpiecznie. Natomiast nie ma na to miejsca na drogach publicznych. I życzymy chyba zarówno kierowcom, jak i policjantom na te dni długiego weekendu po prostu spokoju i bezpieczeństwa. Tego byśmy sobie życzyli i piękną pogodę mamy chyba zapewnioną, patrząc na prognozy pogody. Pamiętajmy też o tych statystykach, o tym alkoholu i o nadmiernej prędkości. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 54 minuty po godzinie 9, Polskie Radio 24. No to teraz trochę sportu. Myślę, że już nie tylko kibice odliczają dni dzielące nas od mundialu w Rosji. No i oczywiście wszyscy zastanawiają się, jakie szanse
w tym turnieju ma reprezentacja Polski. Na razie Polacy przygotowują się barłamowie. W środę biało-czerwoni odbyli pierwszy trening, na którym trener Adam Nawałka zarządził wewnętrzną gierkę. Po jej zakończeniu z lewym obrońcą Maciejem Rybusem rozmawiał Andrzej Janisz. I tak dla porządku powiedzmy, że pierwszą bramkę w tym meczu samobójczą strzelił Maciej Rybus. Tak, niestety nie udało mi się odbić tej piłki. Trochę mnie zaskoczyła, że przeszła przez całe pole karne, ale moim zdaniem był offside i będę jeszcze rozmawiał z asystentem, który na linii stał. Ale waru nie było. No waru nie było, będzie na gierce tutaj wewnętrznej, także fajnie, że będziemy mieli okazję zagrać w meczu, w którym będzie war, bo ja osobiście nie miałem okazji. Gratuluję tytułu mistrza Rosji. Dziękuję, dziękuję. Ogromny sukces, pierwszy raz w mojej karierze. Udało mi się wygrać ligę, dopiero jestem od jednego sezonu w klubie, także tym bardziej się cieszę. Te pierwsze zajęcia tutaj, takie poważne, to one były rzeczywiście poważne, czy ze względu na udział publiczności i mediów takie troszeczkę mniej intensywne? Nie, były dosyć intensywne. Wydaje mi się, że tempo było niezłe i można było przypalić, zmęczyć się i rano też mieliśmy taki trening. Nie mieliśmy gierek, ale bardziej takie doskonalenie podań, także tutaj nie będzie takiego luzu, jak to było w Jurasie. Już jest pełna koncentracja nad takimi piłkarskimi sprawami. A powiedz, czy ja dobrze zauważyłem, bo tak formacjami graliście. Obrona, no nie było Kamila Glika, ale wydaje mi się, że w takim bardzo mocnym, stabilnym składzie, a z drugiej strony napastnicy i ci ludzie formacji ofensywnych. Szczerze to nawet nie zwróciłem uwagi na to. Były trzy zespoły, nie wiem naprawdę. Dziękuję bardzo. No to zaczęło się. Oby bez kontuzji. Ja to będę powtarzał do końca zgrupowania i do końca mundialu. Oby do końca. Dziękuję bardzo. A dziś w Arłamowie odbędą się dwa treningi na godzinę 14.15. Zaplanowano konferencję prasową. No cóż, być może dowiemy się jakichś ciekawych szczegółów dotyczących naszej kadry. Być może również dowiemy się, czy ze zdrowiem Kamila Glika wszystko jest w porządku, bo pojawiły się takie niepokojące informacje. No i teraz jeszcze jedna rzecz związana z piłką nożną i mistrzostwami świata. W tym roku obchodzimy niezwykłą rocznicę. Pytanie, ilu kibiców zdaje sobie z tego sprawę. 80 lat temu polska reprezentacja po raz pierwszy zagrała na Mistrzostwach Świata. To były boiska we Francji. Do Francji Polacy pojechali po tym, jak pokonali Jugosławię w dwóch meczu. Na własnym terenie wygrali 4-0, potem ulegli 0-1, no ale i tak mogli spakować walizki i ruszyć na Mistrzostwa Świata. Ponieważ były trochę inne zasady gry, to na samym początku Polska trafiła, uwaga, na Brazylię. To nie było najlepsze losowanie. Niestety na Brazylii też zakończyła się przygoda Polaków na mistrzostwach, ale po meczu, który zakończył się wynikiem 5-6, czyli wrażenie pozostało całkiem niezłe. Reklama. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz. No i zaraz. Te reklamy, więc te bezczelne reklamy. Kupując, proszę Państwa, jakiś dziad z zachodu przyjechał, założył sklep z samochodami, kupując. A ty kupuj. Tak. Także na jakieś procenty, na jakąś lichwę. Ja mówię już w tej firmie Profi Kredyt, jak żeśmy tam były, proszę Państwa, no drugi raz mi się poszło tego samego dnia na Kijowskiej 7, no ta ochroniarka podobna do diabła, a mówię, a słucham, a do kogo? No to czyli, że one z czego terytorium? One tam, proszę Państwa, z czego terytorium i to jest wszystko podejrzane. Ta cała firma Profi Kredyt jest podejrzana, bo jeżeli ochroniarka jest dziwna, dziwnie się gapi, to przecież jest zwykłe, no przepraszam bardzo, no jakieś biuro. I ona tam pilnuje tego biura. Tak. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę być z nami, będzie ok, będzie dobrze. Na co? Drugi stereotyp to tak zwana kura domowa. Joanna Paciorek, autorka książki Mama w pracy, pozwoli nam skonfrontować się z dwoma tymi stereotypami i odpowiedzieć na pytanie, na ile odpowiadają one prawdzie. Zapraszam Państwa na najbliższą audycję z cyklu Rodzina od kuchni. 2 czerwca, godzina 8:06. Marcin Bąk.
to promocja. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 10. Czas na informacje dnia.